Ale klimatycznie jest w ten sposób. Wiecie, jechać do domu, ogarnąć dzieciaki, pojechać sobie z nimi nad jeziorko, na plac zabaw, pobawić się, spędzić z nimi bardzo miło czas, po czym przebrać się z powrotem w ciuchy robocze i przyjechać do firmy pracować dalej, żeby zrobić klientowi samochód, no bo należy go zrobić, bo już są opóźnienia u nas bardzo duże, więc w jaki sposób inny można nadrobić czas, jeżeli nie, po prostu przyjechać wieczorem, kiedy już nikogo nie ma, jest zupełnie pusto i zabrać się za pracę. Taka praca idzie wtedy dużo lepiej i dużo przyjemniej. Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Autodyżur. Przy okazji, jak będę robił ten samochód, a mówiłem już o tym samochodzie jakiś czas temu, że będziemy robić właśnie te rzeczy, które teraz będę przy nim robić, no to mogę też włączyć kamerę i nagrać odcinek, no bo co mi szkodzi? Ptaszki pięknie świerkają, pewnie szykują się powoli do snu, bo się robi już ciemno, słońce jest ciężko już na zachodzie, za horyzontem, ale to mnie w żaden sposób oczywiście nie onieśmiela do tego, żeby zabrać się właśnie teraz za pracę. Audi S8. Usterki, które mamy do zrobienia przy tym samochodzie, są teoretycznie prozaiczne, teoretycznie są proste, a w praktyce zobaczymy, jak je się wykonuje. To, co będę Wam dzisiaj chciał pokazać w tym odcinku, to głównie, że są rzeczy, które naprawdę można samemu zdiagnozować. Czyli jeżeli nawet nie jesteś jakimś wykwalifikowanym mechanikiem, który już zrobił dziesiątki takich samochodów i który potrafi diagnozować najróżniejsze rzeczy i jest naprawdę doświadczonym już mechanikiem, to tak czy siak możesz naprawdę te rzeczy, które ja tu dzisiaj będę diagnozować, wykonać samemu, ponieważ powinny te rzeczy być w miarę proste do ogarnięcia. Czy tak będzie, to się dopiero okaże. Pierwszą rzeczą, za jaką się zabierzemy, w sumie nie wiem jeszcze, która będzie pierwsza, która druga, która trzecia. W sumie są cztery rzeczy w tym samochodzie do zrobienia, z czego jedną ja sobie sam nałożyłem i wymyśliłem, a nie klient. Najgorsza rzecz, najbardziej trudna, myślę sobie, czy najbardziej być może czasochłonna, a być może najtrudniejsza w diagnozie, ale najbardziej uporczywa na pewno, jeśli chodzi o jeżdżenie tym samochodem, to jest kompletny brak ogrzewania. Co prawda robi się już ciepło na dworze i w praktyce to ogrzewanie coraz mniej jest potrzebne. Jednocześnie rano, jak wyjeżdżasz, to jeszcze jest poniżej 10 stopni czasami i grzać ten samochód by mógł. Jeździłem tym samochodem, jak było zimno i rzeczywiście leci kompletnie lodowate powietrze wewnątrz kabiny. I teraz co może być przyczyną, zaraz się będę za to zabierać, więc będę Wam jednocześnie oczywiście tłumaczyć. Nie mamy ogrzewania w aucie. Druga rzecz jest taka, że nie działa z tyłu tylnia lewa roleta i bodajże też szyba. Choć była zgłoszona tylko i wyłącznie roleta, to zauważyłem w międzyczasie, kiedy użytkowałem ten samochód, że szyba chyba też nie działa. Takie mam przynajmniej wrażenie. Już sprawdzam, włączam tylko zapłon i już sobie patrzymy, czy to działa, czy nie działa. To tamta szyba, tamta roleta działa, a tutaj klikam do góry, na dół, nic się kompletnie nie dzieje. Zróbmy to inaczej, żebyśmy mieli pogląd sytuacji taki bardziej na te drzwi, to proszę bardzo. O, nic tu nie działa. Cicho tam! Ma dostępne wszystkie przyciski po linikantach. Czy ja siebie usłyszałem w samochodzie, naprawdę? Telefon leży tutaj, ale połączył się. Jezu, jakie zasięgi mają te bluetoothy. Jak to ma działać, to kurczę, nie działa, nie chce się połączyć. A jak nie chcesz, żeby się cokolwiek łączyło, to włączasz i z kilometra bluetooth się połączył. Dobra. I teraz co? Jak widać, to nie działa absolutnie w ogóle. Czy z tych drzwi działa tamta szyba? Tak, z tych drzwi tamta szyba pracuje, czyli jakieś połączenie oczywiście tutaj na wiązce przewodów między drzwiami a samochodem jest. Widzimy też, że świecą przyciski, ale to też chyba nie działa. Ja sobie to zaraz jeszcze sprawdzę. Uwaga! Otwórz działa, zamknij nie działa, być może mamy jeszcze drzwi kierowcy otwarte i dlatego będziemy to później analizować. Najważniejsze jest to, że zgłoszona była roleta, a dodatkowo jeszcze też nie działa szyba. Także mamy już dwie usterki, które są zgłoszone i które musimy zrobić przy tym samochodzie. Trzecią usterką jest kontrolka silnika, która się świeci. Już biorę laptopa, podłączymy sobie, ja już chyba wstępnie gdzieś tam wcześniej mówiłem, ale oczywiście odcinek zaczynamy od początku. Jest problem na pewno z sondą Lambda. Sonda Lambda była wymieniana w tym samochodzie na jakąś używaną, którą właściciel sobie sam załatwił. Przysłano nam tą sondę. Kosztowała całe 50 chyba złotych albo 100 złotych, więc umówmy się, że miała prawo nie działać i myślę sobie, że jest w gorszym stanie niż ta, która tutaj była po prostu, bo ma, z tego co pamiętam, usterkę elektryczną na grzałce. Zaraz Wam wytłumaczę, jak taką sondę można sprawdzić. Pomierzymy to sobie też przy okazji. Jednocześnie sprawdzimy po kodach błędów i wywnioskujemy sobie, co tutaj może być przyczyną tego, że pali się ta kontrolka silnika. I czwartą rzeczą, którą już ja sobie samodzielnie narzuciłem, to jest, może Wam pokażę, bo może to się uda teraz pokazać. Coś, co nie mam pewności, czy dzisiaj dam radę zrobić. Być może nie. Jeżeli nie, to zrobimy to w następnym odcinku, bo dlaczego by nie? Uwaga! A, słyszeli ten piękny dźwięk? Tak, to jest właśnie to, co ja chcę zrobić w tym samochodzie. Ale patrzcie, na wstecznym to nie, nie? Nie. Ale generalnie rzecz biorąc, jak jeździsz tym samochodem i normalnie go użytkujesz,
A, słyszeliście, nie? To był trochę inny ton dźwięku, prawda? Okej, dobra, ale rozumiemy się, że piszczą hamulce i piszczą tak, że czasami po prostu naprawdę jadę tym samochodem i jest mega niekomfortowo w środku, bo piszczy to dość mocno. Także te rzeczy mamy do zrobienia w tym samochodzie. Myślę sobie, że nic innego nie mogę powiedzieć jak czas start. Zabierać się za co jako pierwsze? Za podłączenie komputera. Sprawdzimy sobie kody błędów i przeanalizujemy, dlaczego ten samochód nie grzeje w środku. Od tego zacznę, także biegnę po komputer. Więc zaraz się tutaj łączymy z samochodem, włączymy sobie zapłon, pyk, ok, odpalamy mojego boskiego VCDS-a, którego ja tak bardzo lubię, klikniemy mu tu OK, żeby nam nie piszczał, sprawdzamy kody błędów, no przede wszystkim w sterowniku silnika, bo tym się będziemy teraz zajmować. 5 kodów błędów, z tego błędy, które nas interesują, to jest zespół pierwszy, Jezu, ta muzyka musi się za każdym razem włączać, naprawdę. Zespół pierwszy, sonda pierwsza, obwód grzejny, zwarcie z masą, czyli tutaj mamy bezdyskusyjny błąd, który mówi nam o uszkodzeniu sondy lambda lub o uszkodzeniu instalacji do sondy lambda lub o uszkodzeniu bezpiecznika zasilającego sondę lambda. Także to jest jako taki pierwszy kod błędu, który nam jednoznacznie mówi o tym, że problem jest na pewno gdzieś tam przy tej sondzie taki fizyczny. To nie jest, że czujka jest zużyta czy coś w tym rodzaju, tylko jest jakiś fizyczny problem. Następnie mamy błąd sonda pierwsza, zespół pierwszy, czyli ta sama sonda, napięcie za wysokie i mamy następny błąd, że napięcie za niskie. Czyli ta sonda gdzieś tam podejrzewam, że w ogóle nie pracuje, a jak już zacznie pracować, to robi jakieś dziwne kocopoły, pokazuje. Pozostałymi błędami się nie przejmujemy, tu jest założone zabezpieczenie, dlatego mamy błędy rozrusznika, ale to nie jest nasz problem. Zrobimy tak, że sprawdzimy sobie, jak pracują te sondy lambda. Już odpalam samochód, odpalimy wóz. Ach, jak ja lubię to V8, jak się zawsze odzywa. Ogólnie rzecz biorąc, żeby było jasne, tutaj mamy silnik 4.0 TFSI. To jest dokładnie ten sam motor, który mamy tutaj, o którym ogrywałem dopiero co odcinek, który mamy tutaj. To jest dokładnie ten sam motor, jest tam w tamtym samochodzie. To jest 1:1 ta sztuka, więc jak widać, pojawiają się u nas te silniki dość często, ale rzadko na jakieś poważne awarie. Z takimi awariami, jak tutaj ten samochód przyjechał, no możecie się liczyć, kupując taki samochód. Wiecie, to jest rocznik 2012, jak ja dobrze pamiętam, to jest 11-letni samochód. Myślę sobie, że nie ma co tutaj myśleć, czy jakieś będą się działy problemy z tym samochodem, tylko to jest logiczne, że będą się działy. Ok, mamy tutaj 4 parametry, które możemy sprawdzić, jeśli chodzi o sondy lambda, w tym przypadku w tym samochodzie. Mamy oczywiście też 4 sondy lambda, żeby było jasne. Są 2 przed katalizatorem, 2 za katalizatorem, prawa i lewa strona. Zespół pierwszy to jest zawsze strona pasażera, sonda pierwsza to jest zawsze przed katalizatorem. Zespół pierwszy, sonda druga to jest prawa strona za katalizatorem. Zespół drugi to jest lewa sonda, ale pamiętajcie, że zawsze to się patrzy w samochodzie, jak siedzisz za kierownicą. Nie jak siedzisz przed maską czy coś, tylko jak siedzisz za kierownicą. Zespół pierwszy pasażer, zespół drugi kierowca. Także żeby taka była jasność, że zawsze tak to wygląda w samochodach. Jeśli chcesz sprawdzać sondę lambda, to też musisz odpalić samochód i powinieneś poczekać, bo ty nic nie musisz, żeby było jasne. I powinieneś poczekać jakiś czas, żeby on sobie pochodził chwilę. To jest minuta, 2 minuty i dopiero wtedy gdzieś mniej więcej sondy lambda zaczynają funkcjonować pod warunkiem, że układ wydechowy jest ciepły i samochód dopiero co przyjechał. Jeżeli masz sytuację, że samochód masz zimny, to sondy lambda należy sprawdzać tak po dopiero 4-5 minutach, kiedy układ wydechowy osiągnie temperatury robocze i katalizatory mogą zacząć funkcjonować i pracować. Sondy lambda osiągną swoje temperatury, co prawda dużo szybciej, bo mają grzałki, więc będą miały już po 60 sekundach swoje temperatury robocze, ale niekoniecznie muszą zacząć już pracować. Więc zawsze zwróć na to uwagę, żeby nie było sytuacji, że ty sprawdzasz na szybko podpalenie samochodu i one coś nie działają. Odczekaj chwilę, one mogą pokazać nawet jakieś dziwne kocopoły generalnie przez ten czas, zanim to one się dogrzeją i zaczną funkcjonować i dopiero później sprawdzać, czy te sondy działają. Ok, mamy już tu, ja już tutaj mam pozaznaczane sondy, które potrzebujemy. Jest pierwsza prawa sonda, czyli to jest ta nasza sonda, która jest tutaj uszkodzona. O, nie wiem, dlaczego on mi tak próbuje to za wszelką cenę
obrócić nie tak, jak ja bym sobie tego oczekiwał. No ale dobra, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. To jest nasza pierwsza sonda, pierwsza prawa sonda, która jest uszkodzona. To jest sonda za katalizatorem prawa strona, sonda z lewej strony pierwsza, czyli przed katalizatorem, i sonda za katalizatorem lewa strona. Zasada jest taka, że sondy numer 2, czyli sondy za katalizatorem, no bo ustalmy w ogóle, jak działają, od czego są w ogóle sondy, żeby była jasna. Pierwsze sondy lambda są to sondy regulacyjne, czyli sonda, która reguluje mieszanką paliwowo-powietrzną w samochodzie. Sonda numer 2 jest sondą diagnostyczną, czyli sonda, która tylko i wyłącznie diagnozuje to, jakie są spaliny za katalizatorem, nie ma wpływu na pracę jednostki napędowej. I teraz sonda numer 1 powinna pracować cały czas, mniej więcej oscylując w okolicach lambdy 1. W okolicach, oczywiście mówimy, że tu jest sonda szerokopasmowa. Szerokopasmowa, czyli ona potrafi większy zakres pokazać pomiarowy odchyłek mieszanki paliwowo-powietrznej. Sonda dwustanowa, czyli sondy, które kiedyś były sondy dwustanowe, to są sondy czteroprzewodowe. Najczęściej są dwa szare przewody, na przykład, albo dwa białe przewody, tak, i szary i czarny. Dobrze, no, dwa białe i szary i czarny. Na białych jest grzałka, a na szarym i czarnym są sygnały. I teraz dwustanowe sondy tak naprawdę potrafią pokazać, jak sama nazwa wskazuje, tylko dwa stany. I powinny pracować i oscylować, jeżeli są zamontowane w miejscu sondy diagnostycznej, czyli jako pierwsze, to powinny pokazywać i oscylować mniej więcej napięciami między 0,2 a 0,8 V. 0,2, 0,8, 0,2, 0,8. I tak powinna funkcjonować, czyli uboga, bogata, uboga, bogata. I tak cały czas to powinno funkcjonować i działać. Natomiast sonda szerokopasmowa potrafi już Ci pokazać wszystko pomiędzy, bez żadnego problemu. Także są to sondy, dlatego zamontowano szerokopasmowe, no ponieważ dzisiejsze restrykcje spalin coraz bardziej były wymagające, no i sondy już dwustanowe nie wystarczały do tego, żeby badać spaliny, i zamontowano szerokopasmowe. One są z reguły na wtyczce sześciopinowej, ale 5 pinów, 5 przewodów jest wykorzystanych w tej wtyczce. W tym oczywiście dwa piny to jest grzałka, tam jest zasilanie, tam jest 5-woltówka, jest masa. Teraz nie będę zagłębiał, co tam dokładnie jest w tym wszystkim, ale dwa chyba są sygnały, jeśli chodzi o napięcie. Jest jeszcze tutaj oczywiście prąd podany tutaj od, bo to jest sonda z pompą jonową, więc tutaj mamy jeszcze do tego prąd i jest rzeczywiście ten przewód, który sterowany jest ze sterownika silnika i steruje tylko i wyłącznie tą pompę jonową, która znajduje się w tej sondzie. Na czym to polega? O co chodzi w tej pompie jonowej? No może zaraz spróbuję do tego wrócić. Na razie opowiem o tym, jakie powinny być pomiary tutaj, kiedy sobie to wszystko badamy. Sondy numer 2, czyli te za katalizatorem, są prostsze, więc od nich zacznę. No one powinny pokazywać mniej więcej 0,55 do 0,65, 0,7 V. I powinny stać stałe napięcie, cały czas powinno widnieć na nich, które jest oczywiście, odchyłki będą, jak będziesz dodawał gazu i puszczał, no bo umówmy się, troszeczkę może się odchylić to napięcie, ale te odchyłki nie powinny być za duże. Jeżeli masz katalizator sprawny i zamontowany, to te 0,55 czy tam 0,6 V powinno być mniej więcej w okolicach tego 0,6 V, oscylować i powinna być mniej więcej ta wartość stała. Jeżeli katalizator wytniesz i zostawisz rurę wydechową kompletnie pustą, przednia i tylnia sonda będą pokazywały dokładnie te same pomiary. Czyli jeżeli będziesz miał dwustanowe sondy z przodu i z tyłu, to one będą tak samo oscylować pomiędzy 0,2 a 0,8, 0,2 a 0,8, 0,2 a 0,8. Także wtedy już wiesz przy takich pomiarach od razu, że katalizator w tym samochodzie jest wycięty. Jeżeli katalizator jest uszkodzony, to będą pokazywać albo wyższe napięcie, albo niższe napięcie, i z reguły jest to niższe napięcie, na przykład będą stały na 0,3 V. I wtedy samochód zgłosi po jakimś czasie, że katalizator jest uszkodzony, lub będzie stała na przykład cały czas na 0,8, 0,9 V. One powinny tak do 0,7 tak naprawdę ruszać, nie 0,8. Więc 0,8, 0,9 będzie stała na przykład ta sonda, to też samochód zgłosi, że jest uszkodzony katalizator, bo to jest nieprawidłowe napięcie. I tyle, jeśli chodzi o sondę dwustanową. I jest tam oczywiście grzałka, którą można zmierzyć omomierzem. Dzisiaj będziemy mierzyć tą sondę, czy ma prawidłową oporność na grzałce. Grzałka możesz sobie szukać w ciemno, akurat dwustanowej jest to na dwóch równych przewodach, równego koloru, dwóch białych. I no i tak grzałka powinna mieć oporność mniej więcej około 3-3,5 ohma, może mieć do 6 ohm w niektórych przypadkach, ale mniej więcej taka oporność powinna widnieć, więc dość mała oporność, żeby to było jasne. Jeśli mierzysz, ma 15, 20, 30 i więcej, to na pewno grzałka już jest uszkodzona, zużyta, coś już jest nie tak. Ok. Jeśli chodzi o sondę szerokopasmową, no to jest szerokopasmowa sonda, która ma też prąd pompy jonowej tutaj podany. I prąd pompy jonowej polega na tym, że zawsze według tego prądu można sprawdzić, jaka jest mieszanka i co się dzieje mniej więcej z tą sondą lambda, czy z mieszanką paliwowo-powietrzną. Prąd pompy jonowej będzie dopompowywany lub odpompowywany, czyli będzie prąd będzie podany lub odejmowany. Prąd będzie podany prąd w plusie lub w minusie, w zależności od tego, czy chcemy dodać jony tlenu do mieszanki paliwowo-powietrznej, czy bardziej do spalin, które dostają się do sondy, i do tej sondy chcemy dodać tlen, żeby wyrównać tą mieszankę do wartości lambdy równej 1. Jeżeli ten prąd zaczyna się zwiększać dość mocno i musi wpompowywać lub wypompowywać dużo jonów tlenu do sondy, żeby wyrównać tą mieszankę lambdy do lambdy 1,
no to sterownik wie wtedy, że ten prąd świadczy o tym, że jest duża odchyłka w mieszance paliwowo-powietrznej. No i zwraca na to uwagę na przykład kodem błędu lub tam zakres regulacji ma oczywiście ograniczony, ma jakieś widełki, w których może i bodajże w tej sondzie to jest do około 200 mA, 230 mA, coś takiego. Natomiast jak już masz prąd z pompy jonowej około 100-150 mA, to już jest bardzo dużo. Powinien nie przekraczać 50 mA przy praktycznie każdym obciążeniu silnika, czyli przy każdych warunkach pracy, ale już na pewno nie na biegu jałowym, powinno to oscylować mniej więcej na 12 do 20 mA w plusie lub w minusie, w zależności od tego, jak tam pracuje jednostka napędowa, bo wiadomo, że ta jednostka napędowa nie jest nowa, wtyczki nie są nowe, świece nie są nowe, nic tu nie jest nowe, więc ta odchyłka zawsze będzie widniała. Idealnie by było, gdyby lambda wynosiła 1, a prąd pompy jonowej wynosił kompletne 0. To by było idealnie, ale no wiadomo, że tak nie jest, więc oscyluje. No i tutaj mamy oscylację, akurat widzicie mniej więcej około, znaczy tam nie patrzymy, bo tam mi się wydaje, że w ogóle nie pracuje, zaraz zobaczymy dlaczego, znaczy zaraz to sprawdzimy jeszcze, ale tutaj mamy 50 mA i to jest powiedzmy sobie w miarę ok, wóz ma przejechane 186 tysięcy km, więc to jest wszystko tutaj dobrze. Sondy lambda, trzeba powiedzieć sobie szczerze, też są zużyte, więc one też mogą już troszeczkę przekłamywać, jakbyś założył nowe, zapewne by troszeczkę te pomiary były inne. Tyle jeżeli chodzi o lambdy, o tym można by zrobić tak naprawdę osobny w ogóle odcinek, ja chciałem tylko napomknąć na ich temat. Sprawdzimy sobie, czy ta górna sonda lambda ruszy w ogóle jak dodam gazu, czy nie, czy to coś się wydarzy. Zobaczcie, co się stało z dolną, wjechała na dwójkę, ta się nie ruszyła w ogóle, nic kompletnie, dodam jeszcze raz gazu. Puszczam gaz, przy puszczonym gazie macie max, tak, jaki tutaj może wytypować, tu się kompletnie nic nie rusza, czyli widzimy jednoznacznie, że ta sonda pierwsza prawej strony kompletnie w ogóle nie pracuje, jest martwa, nic tu się nie dzieje, także dlatego samochód zgłasza, że jest za niskie lub za wysokie napięcie, bo po prostu kiedy on oczekuje, że powinno być wysokie napięcie, to napięcie tu wtedy jest za niskie, no to zgłasza wtedy błąd, a kiedy oczekuje, że napięcie powinno być niskie, no to sytuacja jest odmienna, dlatego jest taki i taki błąd, dlatego ta sonda możemy po takich dwóch błędach wywnioskować, że ona po prostu w ogóle nie pracuje, ona stoi w miejscu i tyle. Dobra, to nic, nie ma co tutaj myśleć za bardzo na ten temat. Mamy kody błędów i odczyty wartości parametrów za sobą, które jednocześnie jednoznacznie świadczą jeden i drugi o tym, że sonda jest martwa. Teraz trzeba zobaczyć, czy ta grzałka na tej sondzie jest sprawna, czy niesprawna i sprawdzimy sobie, czy dochodzi do niej napięcie. Jednocześnie jeszcze w sobie mogliśmy tutaj od razu zobaczyć, bo już mamy kompletnie rozgrzany silnik, bardzo mocno, to sobie zobaczymy tylko na szybko, czy rzeczywiście to ogrzewanie tutaj nie działa, czy działa, bo ja tak już, wiecie, jak wyjechałem tym samochodem. Sprawdzę. Mam wyłączony nawiew, bo pamiętam, z pamięci już wiedziałem, że ono tutaj nie działa, więc ja bez nawiewu jeździłem w tym samochodzie. Sprawdzę sobie twarzą. Będę miał dokładny pomiar, bo w rękawiczkach jest troszkę ciężko. Powiem wam tak, z nawiewów leci... A może chyba mam termometr gdzieś tutaj. Mam czy nie mam? Dobra, termometr już wsadziłem jakiś czas temu. Proszę bardzo, mamy 35,8 stopnia, nie wiem czy to widać, widać, tak, 35,7 stopnia. No zdecydowanie za mało, ponieważ samochód już ma dawno 90 stopni osiągnięte przede wszystkim. Po drugie, wiemy, że z nawiewów na high, bo wszystko jest ustawione oczywiście na high, no powinno lecieć tutaj no co najmniej 55-60 stopni, to jest taki minimum w ogóle. Powinno nawet więcej, bo ten termometr oczywiście jest wsadzony tam do środka, więc tam myślę sobie, że nawet pod 65 stopni powinno podchodzić. Także zdecydowanie za mało. Leci letnie powietrze, nie powiem, ale leci dlatego, ponieważ dzisiaj na dworze mam teraz 20 stopni. Gdy było zimno na dworze, to uwierzcie mi, że leciało tutaj po prostu powietrze zupełnie zimne. Także ogrzewania nie ma, co mnie troszeczkę cieszy, bo będzie łatwiej zdiagnozować samochód. Wiecie jak to jest, że jeżeli a ja sobie ten termometr zostawię, bo jak naprawimy samochód, jeżeli go oczywiście naprawimy, to sobie to zmierzymy później, czy to rzeczywiście jest. Jak samochód jest zepsuty, to łatwiej jest go naprawić, bo jeżeli widnieje usterka, to jest dużo łatwiej. O, ale ta lampka dała, nie? To jest lampka. Ona już raz mi tutaj ratowała życie w moim nocnym działaniu, myszkowaniu, a nawet nagrywaniu. Nagrywałem tutaj przecież odcinek i lampka dała radę, bo była kompletna ciemność. Dobra, ja już tu sobie otworzyłem maseczkę, pozwoliłem sobie w tym czasie na szybko już ściągnąć wycieraczki, bo to nie jest problem, ale zatrzymałem się na podszybiu. Zatrzymałem się na podszybiu ze względu na to, że chciałbym wam pokazać, jak takie podszybie się ściąga, żeby nie połamać, ale przede wszystkim, żeby nie uszkodzić szyby przedniej, ponieważ jest to częsty, niestety częsta przypadłość, że demontaż tego przedniego podszybia powoduje uszkodzenie
uszkodzenie przedniej szyby. Od razu chciałem zaznaczyć, że sytuacje są czasami takie, że nie do przewidzenia. Ja miałem taką sytuację osobiście, że pracowałem w serwisie Citroena, gdzie szyba jest zupełnie inaczej zakładana, nie tak jak tutaj w tym Audi. I po założeniu podszybia wszystko było ok, auto zostało wystawione na parking, było bardzo gorąco, było chyba 35 albo 40 nawet stopni w słońcu i nie więcej. Klient przyszedł odebrać samochód po 3 albo 4 godzinach i przychodzi i szyba jest pęknięta, a wiem z ręką na sercu, że nie pękła mi ta szyba podczas składania, było wszystko ok, nie było na pewno, bo zwróciłem na to bardzo mocną uwagę, więc są takie sytuacje, że te naprężenia gdzieś się powodują i to puknięcie, gdzieś musiałem coś uszkodzić jednak, czego nie zauważyłem w ogóle, więc niestety jest to dość delikatna rzecz. Szyba jest bardzo mocna, ale jeśli chodzi o przebicie jej, jakieś takie mocniejsze uszkodzenia, natomiast jeśli chodzi o pęknięcie, to naprawdę dużo nie trzeba. Do ściągnięcia podszybia ja używam takiego płaskiego śrubokrętu i teraz niektórzy powiedzą, że kurczę, dlaczego ty nie weźmiesz plastiku i nie będziesz podważał, bo nie muszę, po prostu wiem jak to zrobić tutaj w ten sposób, żeby nie uszkodzić tego i wam to teraz pokażę, bo jest to do zrobienia. Jakby największym problemem jest zacząć. Później jak już zaczniesz, to już nie ma żadnego... Reszta już jest dość prosta. To podszybie jest wkładane, ono jest tam w ogóle uszkodzone. Aha, trzeba zacząć od tego, że to akurat mam już pouszkadzane to podszybie, także... Okej, okay. To z tym pokazaniem tak średnio, no tutaj to w ogóle to podszybie, zobacz, wychodzi już, tutaj już jest, ono już tutaj wyszło sobie z tego miejsca. No dobra, spróbuję wam to pokazać, zobaczymy czy mi się to uda, tak jak ja bym tego oczekiwał. Sytuacja jest taka, że wiadomo, że podkładam tutaj w to miejsce, czyli wkładam w ten rowek śrubokręt pomiędzy listwę montażową a samo podszybie, ale robię to zawsze tu na samym narożniku i niestety tego wam nie jestem właśnie w stanie pokazać. O, nie pokażę wam, chciałem wam to pokazać, ale dobra, wytłumaczę wam jak ja to robię, jakby podszybie było całe. Mam tu jakiś inny samochód, w którym podszybie po prostu jest założone i może ten, będę mógł coś pokazać. Pokaż, czy ten samochód ma podszybie założone. Tak, ten samochód ma podszybie założone. I teraz słuchajcie, ja to robię w ten sposób. O, i tutaj jest idealnie. Tu jest sytuacja, w której właśnie można by to zrobić tak, jak ja tam mówię. Co sobie tu wyczyszczę, bo tu jakieś pająki się nazbierały. Cyk, 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 cyk. Słuchajcie, sytuacja ma się tak, że... To nie jest takie proste, ale to jest do zrobienia. Wbijam się tam i teraz to, co teraz najważniejsze mogę zrobić, po wbiciu się pomiędzy, oczywiście nie szybę, a plastik mocujący, tylko pomiędzy tą rynienkę, która tam jest, a samo podszybie. Jeszcze raz się tam wbijam pomiędzy jedno a drugie i teraz słuchajcie, najpewniej nie jestem w stanie wam tego pokazać, bo jestem po prostu sam, potrzebowałbym kogoś, kto by mi przytrzymał kamerę. No i to, chciałem wam pokazać i kurczę, nie idzie. No. Nie idzie samemu tego zrobić. Słuchajcie, najważniejsze jest to, że jak wbijesz już ten śrubokręt pomiędzy jedno a drugie, tak? Pomiędzy podszybie, a pomiędzy tą rynienkę, a tą szybę. To, żeby nie podważać o szybę w żaden sposób, nie podważaj w ogóle o szybę, bo wiadomo, że to od razu chruśnie ta szyba, tylko chwycić ten śrubokręt tutaj na dole, tutaj, przy samym tym i na górze. Jednym fajnym, takim dobrym ruchem, jak wsadzisz już ten śrubokręt, to jednym dobrym ruchem chwyć go tutaj w tym miejscu, chwyć go tu i nie podważaj, tylko pociągnij, wyciągnij, rozumiesz? Chodzi o to, żeby nie podważać w żaden sposób śrubokręta tego podszybia, tylko od samego narożnika, jak weźmiesz już go tam, wsadzisz sobie pomiędzy to, to tą ręką, czy tą ręką, w zależności, którą masz na dole, ja pozwolę sobie na przykład tą teraz mieć, masz pociągnąć i wyciągnąć. Wystarczy, że tylko troszeczkę wyhaczysz tego podszybia, naprawdę, wystarczy, że go wyhaczysz 1 cm i później to podszybie już wyjdzie całe sobie do samego końca bez żadnego problemu. Chciałbym ci to pokazać, ale po prostu nie jestem w stanie ze względu na to, że no jestem sam, tak? Więc nikt mi nie przytrzyma tej kamery, a do tego bezwzględnie są potrzebne dwie ręce, a nie wiem jak jak ustawić tą kamerę tutaj, żeby to miało sens. To podszybie po prostu sobie wyszło. Nie ma co by... Ono po prostu sobie wyszło. Mocowanie tego podszybia daje dużo do życzenia. No ale jest jak jest. Jest tutaj niestety no połamane, popękane. Zresztą tu nie ma w ogóle takiej rynienki. O, taka rynienka tutaj powinna być. Widać, że jest aż na tej odległości, tu jest na tej odległości, a powinna być na całości, także spoko, na tej odległości, a powinno być na całości. No, lepiej się zrymowało po pierwszym tym. Dlaczego ja ściągam to podszybie? A dlatego, ponieważ interesuje mnie tak, ta pompka obiegu płynu chodzącego, o, ta pompka obiegu płynu chodzącego mnie bardzo interesuje i interesuje mnie też, czy tutaj widnieją w tym samochodzie zawory odcinające płyn chłodzący do nagrzewnicy. Tak, to mnie właśnie interesuje i ja mam wrażenie, że tych zaworów tutaj może nie być, bo istnieje taka opcja. Wszystko zależy od wersji samochodu. Czasem te zawory są, czasem ich nie ma. Ja tutaj tych zaworów generalnie rzecz biorąc nie widzę. Tu jest na przykład syrena alarmu i tego typu rzeczy. Także zajmiemy się tą pompką, którą tam widzimy i sprawdzimy, czy ta pompka funkcjonuje jak należy, czy nie.
jednocześnie też będę zaraz tutaj zajmował się sondą Lambda, a w ogóle to pomyślę zaraz, czy przypadkiem nie wjechać na halę tym samochodem, bo mam wolną halę i mogę to zrobić, więc chyba to po prostu pojadę zrobić, co? Tak mi się wydaje, że będzie lepiej, zaraz przemyślę sprawę i zadecyduję poza wizją. No i teraz to ja mogę tu pracować, tu jest światło, tu jest przyjemnie, tu jest ciepło, ciepło na dworze też dzisiaj jest, ale tutaj to jest normalne warunki pracy warsztatowe, takie porządne, także dobrze, zaczynamy dalej temat, jedziemy z ogrzewaniem jako pierwsze. Teraz tak, sytuacja jest następująca, samochody różnie są wyposażone, czasem są wyposażone w zawór odcinający, płyn chłodzący od nagrzewnicy, a bardziej jest zmontowany ten zawór, z reguły zawór lub zawory na powrocie z nagrzewnicy, która znajduje się tam w środku pod deską rozdzielczą, czyli płyn chłodzący za pomocą pompy płynu chłodzącego tej głównej, która też chłodzi silnik, czy wymusza krążenie płynu chłodzącego po silniku, wymusza też krążenie na układ nagrzewnic, które są w środku pod deską rozdzielczą. Ten płyn tam wlatuje w nie i wylatując natrafia na zawór odcinający. Zdarza się, że samochody mają zamontowane zawór lub zawory, w zależności czy jest klimatyzacja jedno czy dwustrefowa, i to wraca z powrotem na silnik. Uszkodzenie tego zaworu, jeśli jest w pozycji zamkniętej, powoduje, że właśnie samochód nie jest w stanie grzać, ze względu na to, że nie ma obiegu przez nagrzewnicę. Płyn chłodzący, który dostał się gorący do nagrzewnicy, się natychmiast wychładza, no i pozostaje tam już zimny, ponieważ nie wlatuje do niego świeży, ciepły płyn i jest brak ogrzewania. Jeżeli są dwa zawory, a czasami tak się zdarza w niektórych samochodach, no to jest sytuacja, na przykład, w której pasażera strona w ogóle nie grzeje, a kierowcy strona na przykład grzeje lub odwrotnie, i wtedy możesz już na logikę mniej więcej myśleć, że z tymi zaworami może być jakiś problem. To są zawory z reguły, że jest jedna wtyczka, która jest na przykład trzypinowa, jest wspólna masa i dwa plusy sterujące lewym i prawym zaworem, i one się zacinają. To się zdarza, rzeczywiście się zakamieniają, czy po prostu zużywają i się zacinają. Może być też sytuacja odwrotna, w której robisz zimne powietrze, a cały czas krąży przez nagrzewnicę płyn chłodzący, ponieważ są w pozycji otwartej, no i wtedy też jest sytuacja, w której nie idzie wyłączyć tak naprawdę ogrzewania i grzanie jest cały czas. Włączysz klimatyzację i to trochę tam niweluje to ogrzewanie, bo ta klima jednak powoduje, że to powietrze robi się chłodniejsze, ale nie ma tego zimnego, lodowatego powietrza, które powinno być. W innych przypadkach są wmontowane pompki obiegu płynu chłodzącego, czyli ten przypadek, który mamy tutaj. Te przypadki, w zależności od tego, czy są zawory, czy jest pompka obiegu płynu chłodzącego, czy co jest zamontowane, to jest efekt tego, z jakim samochodem mamy do czynienia, z jakim modelem, z jakim silnikiem, czy ma wybasto, czy ma tylko dogrzewanie postojowe, czy to jest automatyczne dogrzewanie, czy ustawiane, i tak dalej, i tak dalej. Od tego wszystkiego, od tych wersji zależy sytuacja, w której się znajdujemy z pompkami obiegu płynu chłodzącego. W tym samochodzie, w tym silniku, może być i tak, i mogą być dwa zamontowane. Tutaj mamy przypadek, w której jest zamontowana tylko i wyłącznie pompka obiegu płynu chłodzącego, która w tym przypadku ma nazwę pompka V50. Tak się nazywa ta pompka w tym samochodzie. Jeśli jest zawór, to jest zawór N285 bodajże, tak mi się coś wydaje. Także tu mamy sytuację pompki obiegu płynu chłodzącego. Pompka płynu chłodzącego jest zamontowana na wejściu do nagrzewnic, czyli ona zasysa płyn z silnika niejako. Tutaj mniej więcej to są tam węże, ja Wam zaraz tam spróbuję podświetlić. Tam są węże wejściowe, które to jest na przykład jedna z rurek. Druga jest tam za silnikiem zamontowany taki kruciec. One wchodzą tutaj pod tym cholerstwem, pod tym wzmocnieniem tam na pompkę obiegu płynu chłodzącego, która jest tutaj. Zasysa płyn z samochodu, czy silnika, i przepompowuje go przez nagrzewnicę. Zawór odcinający, gdyby był zamontowany, jest zamontowany na wyjściu. Pompka jest na wejściu. Pompka tutaj ta jest diagnozowalna, ponieważ posiada trzy przewody. Jeżeli masz dwa przewody w pompce, to jedyną diagnozą, jaką może postawić samochód, to czy ona w ogóle działa, czy nie działa, w sensie jakbyś odpiął wtyczkę lub podpiął, czyli jest przerwa albo nie ma po prostu przerwy i tyle. Natomiast jeżeli jest sytuacja, że masz pompkę trójprzewodową, czyli tak jak tutaj jest to akurat w tym przypadku, o proszę bardzo, są trzy przewody, to ta pompka już jest diagnozowalna. Pompka obiegu płynu chłodzącego z reguły jest zasilana z klimatycznika, czyli z panelu klimatyzacji. Czasami się zdarza, że może być zasilana z sterownika silnika, takiego jak ten, no to w zależności też właśnie od tego, jaką wersję samochodu masz. Niestety nie ma tutaj takiego ujednolicenia tego wszystkiego, jakiejś normy wprowadzonej, tylko w zależności od samochodu, od marki, modelu, no niestety jest to zupełnie różnie, więc trzeba po prostu samodzielnie do tego wszystkiego gdzieś tam próbować dojść na podstawie samych węży płynu chłodzącego, tak? Zawsze jest sytuacja, że po prostu te węże wchodzą w ścianę grodziową i dla nas najważniejsze jest to, czy te węże zasilające są gorące i te węże powrotne też są gorące. Czy z reguły to jest tak, że jeżeli masz dwustrefową klimatyzację na przykład, to są na przykład dwa węże, które wchodzą i
jeden wąż, który wychodzi, ponieważ powrót z nagrzewnic z reguły już jest pojedynczy. Więc gdzieś tam należy po prostu na logikę iść mniej więcej, co mniej więcej się dzieje i co jest po drodze. Pompka obiegu płynochłodzącego w większości pojazdów będzie zamontowana tutaj w podszybiu i zawory też mniej więcej tutaj w podszybiu, natomiast nie zawsze tak jest, bo na przykład w BMW te zawory potrafią być montowane tutaj, w tym miejscu, przy samym kielichu. Takie duże, takie beczułki tutaj wystające. Nie wiem, czy z tej strony też są montowane, wiem, że pamiętam, że z tamtej. Generalnie są one w miarę widoczne. Nie, z reguły to nie jest tak, że to są, że te elementy są jakieś mocno schowane, tylko są z reguły w miarę widoczne. Tu widzieliście, że wystarczy pod szybie ściągnąć i już jest. Dobra, jeżeli mamy rację i ta pompka powinna być diagnozowana ze względu na to, że no jest trójprzewodowa i jest sterowana z panelu klimatyzacji, no to wejdę sobie w ten panel klimatyzacji i sprawdzę, jak to wygląda, no bo oczywiście nie spojrzałem na te kody błędów jako pierwsze, tylko oczywiście teraz Krzysztof zaczyna myśleć dalej, bo podłączenie komputera jest najtrudniejszą rzeczą, więc zróbmy ją na samym końcu. Dobra, uwaga, jest, widzicie, pompka obiegu płynochłonącego, wewnętrzny błąd systemu, czyli mamy jednoznacznie tutaj napisane, że pompka obiegu płynochłodzącego ma jakiś ze sobą problem. Zaraz będziemy sprawdzać, jaki to jest problem i myśleć, co z tym fantem zrobić. Oprócz tego mamy tu błędy jeszcze potencjometrów nawiewu, ale wszystkie te dwa w sumie potencjometry dotyczą się nawiewu na tył, także tymi potencjometrami za bardzo się nie przejmujemy i tutaj jest ograniczenie działania na skutek zarządzania energią. Ten błąd oznacza nic innego jak fakt, że akumulator po prostu był słaby w jakimś przypadku i na włączonym zapłonie ograniczył samochód na przykład prędkość obrotową wiatraka nawiewu, żeby nie rozładować baterii. Także zarządzanie energią zawsze świadczy o tym samym, że problem jest z prądem, który z napięciem w sieci samochodu. Także tym się w ogóle tym błędem na razie nie przejmujemy, to nie jest nasz problem. Nasz problem może być też czasami z klapami, ponieważ zdarza się, że w nagrzewnicy, czyli w tym całym kombajnie, który tam jest w środku pod deską rozdzielczą, są klapy. Klap jest bardzo wiele przełączających pomiędzy nogami, tłowiem, a na przykład głową, pomiędzy temperaturami, ciepło, zimno i te klapy czasami też potrafią robić psikusy i silniczki sterujące tymi klapami i same klapy. Klapy potrafią się na przykład potrafią pęknąć i zacinać w wyniku tego i z reguły wtedy też mamy błędy w panelu klimatyzacji i oświadczące o danej klapie, która na przykład nie funkcjonuje, ale też może być tak, że sam silniczek na przykład zawilgotnieje. Te silniczki są montowane w takich miejscach, że jeżeli na przykład odparowuje tutaj wilgoć po zimie do góry, no bo masz włączone nawiewy i tak dalej, no to ta wilgoć tam trafia w te silniczki. Silniczki nie są nigdy hermetycznie zamknięte i zdarza się, że jak je wyciągasz, to po prostu są zasiędziałe, zawilgotniałe, no i niestety tam są silniczki, elektronika sterująca, ponieważ sam jest silniczek i jest czujnik pozycji tego silniczka, bo te silniczki muszą mieć pozycję, no bo musi jakoś ten panel klimatyzacji wiedzieć, w której pozycji jest silniczek, żeby dobrze wysterować nim na przykład regulację pomiędzy nawiewami góra-dół i tak dalej, albo pomiędzy ciepłym a zimnym. Także te silniczki też padają. Niestety wymiana tych silniczków często wiąże się z wymianą, z wyciągnięciem deski rozdzielczej. Nie zawsze tak jest, ale niektóre silniczki niestety tak są montowane. Na przykład w kupiące, z tego co pamiętam, dwa silniczki są zamontowane tu na samej górze pod samą deską rozdzielczą i bez wyciągnięcia dechy rozdzielczej po prostu zapomnij, żebyś cokolwiek zrobił i roboty jest na bite dwa dni, jak nie więcej, bo ściągnięcie deski to jest jedno, a dostanie się do tych silniczków to jest drugie. Także lepiej, jeżeli padną zawory, pompka obiegu płynochłodzącego, ewentualnie nagrzewnice. Nagrzewnice same w sobie z reguły da się wyciągnąć z samochodu bez wyciągania deski rozdzielczej, tylko niestety można nabłocić troszeczkę w aucie, no bo trzeba ten płyn chłodzący tam odpiąć te węże, no i zawsze coś tam pokapie, żeby nie wiem co, nawet jak spuścisz ten płyn, to zawsze ten płyn tam gdzieś zostanie w tych nagrzewnicach, bo one są dość nisko. Także nagrzewnice też czasami ulegają uszkodzeniu, najczęściej oczywiście zapchaniu. Można kombinować środkami najróżniejszymi chemicznymi i odblokowywać, ale niestety często gęsto się kończy już na wymianie tych nagrzewnic. Jak taką nagrzewnicę wyciągniesz, to jest, ona wygląda jak zwykła chłodnica, po prostu jest mniejsza, no bo to jest mała, ona jest taka mniej więcej wielkości powiedzmy filtra kabinowego, o, i jak ją wyciągniesz, to wystarczy ją postawić w pionie, tak żeby były dwa wloty z góry, zalewasz ją gorącą wodą z czajnika i dotykasz po prostu, gdzie ona się robi ciepła, zimna, ona natychmiast oddaje swoją temperaturę, więc z reguły to jest tak, że robi się gorąca na górze przy samych wlewach, a na samym dole jest przypchane, już są kanaliki i po prostu na dole jest kompletnie letnia i wtedy też masz sytuację, w której niestety ogrzewania jest brak w samochodzie, pojawia się to ogrzewanie dopiero przy pełnym pedale w podłodze, czyli przy bardzo dużym obiegu płynu chłodzącego i przy dużych temperaturach i wtedy to ogrzewanie jakieś tam się pojawia, ale jak tylko zatrzymasz się na krzyżówce i obiegu nie ma, no to natychmiast ogrzewanie ginie i wtedy to też może być zapchana nagrzewnica, ale może być też oczywiście uszkodzona pompa obiegu płynochłodzącego i milion innych rzeczy, ale umówmy się, że układ ogrzewania jest zawsze bardzo podobny w różnych samochodach.
samochodach, więc po prostu wystarczy to na logikę mniej więcej sobie pomyśleć, co może być nie tak, w jakich sytuacjach to ogrzewanie jest, w jakich sytuacjach tego nie ma i myślę sobie, że każdy z Was będzie potrafił co nieco na ten temat już wydedukować z tego swojego samochodu, jeżeli jest jakiś problem. Dobra, ja się zaraz zabiorę za wyciągnięcie tej pompki obiegu płynu chłodzącego. Przed wymianą takiej pompki obiegu płynu chłodzącego pamiętajcie, czy przed ściągnięciem tych węży, że tam jest wrzątek, nie? Żeby była jasność, jeżeli samochód jeździł, dopiero co, no to tam jest wrzątek. Ja się pokuszę o odkręcenie korka płynu chłodzącego, bo ten samochód aż tak gorący nie jest. O, słyszeliście, zrobiło psiki, tyle, ale pamiętajcie, że robiłem to na własną odpowiedzialność teraz. Czasami się może zdarzyć, że pojawi się problem, który będzie polegał na tym, że Wam wystrzeli ten korek i wystrzeli ten płyn chłodzący. Jeżeli samochód jest mocno rozgrzany, potrafi mieć ten samochód potrafi mieć i 107 i 110 stopni Celsjusza na płynie chłodzącym i występuje wtedy 1,5-1,8 bara ciśnienia nawet w zbiorniczku, no wtedy odkręcenie tego korka jest oczywiście czystą głupotą, żeby było jasne, więc nie rób tego. Tutaj ja wiedziałem, że jaka jest sytuacja z samochodem, ile on stoi już i jaką będzie miał temperaturę, także nie ma problemu, ale i tak pstrykło i warto to zrobić tutaj, żeby tutaj ci nie pstrykło, jak będziesz ściągał wąż, po prostu i tyle. Dobra, ja się zaraz zabiorę za tą pompkę, ale w międzyczasie jeszcze zobaczę, czy będę w stanie tą sondę lambda tutaj wykręcić i powiedzieć coś na temat sondy lambda, no bo tym też się będziemy zaraz zajmować. No i podczas takiego podstawowego dziergania już zauważyłem co nieco, bo chciałem wypiąć wtyczkę od sondy lambda, żeby tam zacząć mierzyć, czy ta grzałka jest sprawna, czy niesprawna i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, w tym samochodzie jest to troszeczkę porąbane, wiecie, bo sondy lambda, które są tutaj z tej strony, to są sondy, które mają wtyczki tutaj pod tym. O proszę, tutaj są wtyczki od sond lambda i tutaj nie ma problemu, wypinasz i po prostu jest, tak? Od strony kierowcy. Natomiast od strony pasażera, wtyczki, w tyczunie, zrobili w takim pięknym, gadżeciarskim miejscu, tam pod spodem, jeszcze pod tym wężem, tam, biega głęboko, generalnie nie wsadzisz tam nawet ręki, musiałbym w tą dziurę, tam musiałbym wsadzić rękę, mniej więcej tam, gdzie teraz lampkę wsadziłem, no jest to generalnie nie do zrobienia, w taki prosty sposób. Przypomina mi się oczywiście o tym wszystkim w miarę jak robię, bo wiecie, jakby wiem, spotkałem się już z tym, bo nie pierwszy raz tutaj z sondą lambda mam problem w tych samochodach i w tych silnikach, ale za każdym razem gdzieś tam człowiek, wiecie, no nie do końca wszystko pamięta. I po prostu jak zaczynam robić, mówię, aha, i one są tam jeszcze w ogóle wpięte w taki fajny plastikowy mocowanie. I powiem Wam tak, wypięcie tego nawet od spodu, mając ściągniętą podłogę silnika, nie jest takie proste, ale wypięcie to jest jedno, a wpięcie tej wtyczki na spodzie to jest w ogóle osobna sprawa, także nie jest to takie tryt. Dlatego ktoś, kto już tutaj jakby wymieniał sondę lambda i już kombinował przy tym samochodzie i tak sobie myślę, że może dlatego, a może nie, może sytuacja jest inna. Sonda lambda była wymieniona, ale sonda, która została wymieniona, miała już takie właśnie kabelki. Tutaj już jest naprawiane coś. I teraz są dwie opcje. Albo ta sonda była po prostu łączona z wtyczką odpowiednią, która tam jest wpięta, albo po prostu przy wymianie tej sondy, nie wypinając tam tych wtyczek, tu ucięte zostały kable i została podpięta sonda. I teraz tak, powiedziałbym normalnie, że no dobra, no jakby to nie jest nic takiego głupiego i złego. Tutaj jest tetrane, no kabelki z kolor do kabla, kolor do koloru jest poprzyklejane, więc nie ma żadnego problemu, to przylutowywane, ale problem jednak jest, ponieważ jak widzicie, ale tutaj wystaje poza izolację sam lód, tak? Sam kabel wewnętrzny i te przewody, widzicie nawet tutaj, są jeszcze posklejane ze sobą. Ja muszę je oderwać od siebie. O, jest to spowodowane no czym? No głównie tym, że one są poprzyklejane. Wygląda, szczerze mówiąc, że te termokurczki, które tu są założone, nie poprzebijały się na wylot, chociaż ta tutaj już ma przebicie na wylot, ale wydaje się, że prawdopodobnie się nie zwierały ze sobą, choć nie mam takowej pewności, szczerze mówiąc, ale jest powodem jednoznacznie jest to, że no po prostu tutaj jest układ wydechowy, a to było tutaj, no więc te temperatury, które tutaj są, to są bardzo duże i sondy lambda, przewody, które tutaj mają zastosowane, czy izolacje na tych przewodach, to są izolacje wysokotemperaturowe i im wysokie temperatury, 300 stopni na przykład, nie robią jakiegoś wielkiego problemu i one jak najbardziej to wytrzymują. Dodatkowo przewody, które są zastosowane w sondach, są przewodami stalowymi, a nie miedzianymi. Właśnie po to, żeby temperatury, które występują wokół tych sond, nie powodowały starzenia się samych przewodów i przewody miedziane długo by tego nie ogarnęły. Dlatego też na przykład przewody miedziane, które są stosowane do rozruszników i są ciągnięte po silniku gdzieś przy kolektorach wydechowych, często umierają i samochody przestają kręcić jak należy rozrusznikiem, pomimo sprawnej baterii w samochodzie. Więc wiemy, że sondy lambda mają specjalistyczne przewody, które bardzo ciężko się też lutuje, te stalowe przewody, ale idzie je polutować,
tutaj są polutowane, jest wszystko ok. Także może źle to zostało troszeczkę zrobione, mogłoby to inaczej zostać zastosowane, może po dwie termokurczki było czas zastosować, albo po prostu nie lutować, wymienić całość. No nieważne, mamy sytuację, w której gdzieś tutaj to zgrubienie mnie zaciekawiło po prostu, które było pod izolacją, więc od razu to rozciąłem, no i takie coś już mam od razu na samym wierzchu. Więc nie certoląc się za bardzo, ja utnę te przewody po prostu i zmierzymy sobie, bo ja tak sądzę, że tak będzie po prostu, z góry zakładam, że ta sonda po prostu będzie uszkodzona i zmierzymy sobie, czy ta grzałka jest uszkodzona, czy nie i czy zasilanie do tej sondy i masa referencyjna dochodzi, bo te rzeczy możemy sprawdzić, czy dochodzi do niej 12 V po odpaleniu silnika, czy grzałka jest sprawna i czy na grzałkę dochodzi też napięcie plus i minus po odpaleniu samochodu, no i czy masa referencyjna jest jak należy. Prądu, przewodu sterującego prądem pompy jonowej, no nie sprawdzimy, no bo fizycznie byśmy musieli założyć cęgi i mierzyć te miliampery, które są, ale to nie ma znaczenia, nie ma potrzeby, ze względu na to, że mamy ten pomiar w komputerze diagnostycznym i widzimy tam, co się dzieje, więc tutaj jakby nie ma potrzeby w ogóle tego mierzyć. Także te rzeczy możemy sprawdzić i to zaraz oczywiście będę sprawdzać. Mam też oczywiście sondę lambda, taką jedną tutaj na podmiankę, czy jako wzorzec, można by powiedzieć. Ma inną wtyczkę, bo to nie jest dokładnie ta sama sonda, ale ma tą samą ilość kabli i ma też te same kolory kabli, co jest bardzo ważne w sondach. Trzeba zwrócić na to uwagę, że kolorystyka kabli, jak i wygląd tutaj sondy lambda ma bardzo duże znaczenie. Często można dobrać sondę lambda od innego samochodu, nie ma z tym żadnego problemu, ale trzeba zwrócić uwagę na główkę sondy. Jeżeli wszystkie dziurki, wszystko się zgadza dokładnie tak, jak jest w tamtej twojej sondzie i cały korpus jest też zgodny i wszystko jest ok, dodatkowo jeszcze zgadza się kolorystyka kabli i ilość kabli, to możesz założyć, że ta sonda w twoim samochodzie będzie działała, pomimo że nie jest od twojego auta. Może być nawet od innego modelu, innej marki i te sondy funkcjonują. W ten sposób można dobrać sondę lambda. Trzeba zwrócić uwagę też w sondach, w szczególności z pompą jonową, czyli takich jak ta, żeby tu wszystko było szczelne i nic nie było pouszkadzane. Bo pamiętajcie, że pompa jonowa pompuje cząsteczki tlenu, które zabiera tutaj z wtyczki, z tego miejsca, zobaczcie tutaj, z tego miejsca pobiera tutaj i sobie ciągnie tędy i tu musi być wszystko szczelne i dopompowuje do bezpośrednio samego czujnika pompy jonowej. Także tu jest bardzo ważne, aby to wszystko było tutaj nieuszkodzone. Jeżeli tu jest jakieś przetarcie czy coś, będą przekłamania i sonda lambda będzie zgłaszała błąd. Także zwróćcie na to uwagę, aby mechanicznie sonda lambda też nie była uszkodzona. Dobra, zaraz tam sobie potnę i to sobie zrobię. W międzyczasie tu mam jeszcze, uruchamiam oscyloskop, bo może mi się czasami przydać do czegoś, bo chciałbym wam coś pokazać, zobaczę, czy to jest możliwe do pokazania, czy nie. A w międzyczasie tutaj już tnę i zaraz wam pokażę, jak będę to mierzył i jakie są rezystancje, oporności, czy z czym, co, o czym i dlaczego i po co i w ogóle wiadomo, jak to bywa tutaj na autodyżur. Dobra, zanim sobie przejdziemy do pomiarów sondy lambda, to stwierdziłem, że najpierw zajmę się tą pompką obiegu płynu chłodzącego, bo mam ją na wierzchu i jednocześnie chciałem wam coś pokazać, jak taka pompka obiegu płynu chłodzącego jest sterowana. Że niestety, ale czasami bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego to będzie ciężko zbadać, czy sygnał do tej pompki dochodzi jak należy. O co chodzi? Chodzi o to, że pompka ta dostaje zasilanie plus i minus na stałe po włączeniu zapłonu i takowe powinno być, zaraz zmierzymy, czy ono tam jest. Na trzecim przewodzie idzie sygnał, który steruje tą pompkę współczynnikiem wypełnienia, więc steruje jej obrotami. Chodzi o to, że ona jest płynnie regulowana, jeśli chodzi o obroty. I teraz w tych pompkach najczęściej dochodzi do tego, że elektronika, która znajduje się w środku, zalewa się po prostu płynem chłodzącym, no i ona oczywiście ulega uszkodzeniu, wtedy jest problem z komunikacją z tą pompką, no w wyniku czego oczywiście generuje ona błąd. Ale może być też sytuacja taka, że na przykład urywają się wirniki i pompka działa bez zarzutu, natomiast nie kręci się wirnik i on też powoduje, że dla płynu chłodzącego jest to duży opór, który powoduje tak jakby zawór, który tam był, by się nie otwierał i byłby zamknięty i nie ma obiegu płynu chłodzącego przez nagrzewnicę, dlatego ogrzewania w samochodzie nie ma. Różne są przypadłości tych pompek, ale generalnie zakłada się, że te pompki umierają i uszkadzają się. W A6, z tego co pamiętam, w potrzebiach też znajduje się pompka V50, która jak się uszkodzi, to samochód, znaczy nie, przepraszam, nie która jak się uszkodzi, która potrafi zgłaszać błąd, że jej prędkość obrotowa jest zbyt wysoka. Wynika to z tego, że jeżeli w układ chłodzenia jest zapowietrzony i łapie bąble powietrza i ten bąbel akurat trafi na tą pompkę, a że ona jest bardzo wysoko, to często na nią to trafia, to ona zgłasza błąd, że jest uszkodzona, że jej prędkość obrotowa jest nieprawidłowa, chyba nawet nie, że za duża i można to sprawdzić, wchodząc w wartości rzeczywiste i sprawdzić, jaką prędkość obrotową ona ma, ponieważ ona tą prędkość obrotową podaje do sterownika silnika. Jeśli widzisz, że ta prędkość obrotowa wzrasta powyżej tam chyba 350 czy 400, to nie jest obrotu na minutę, a może jest obrotu na minutę, chodzi o parametr, który tam się bada, no to od razu wiesz, że ona
zachodzi jakoby w powietrzu, uszkodzeniu głowic w V6 3.0 TDI, takowy błąd się pojawia. Jeżeli jedna z głowic, uszczelek pod głowicą jest uszkodzona, to zapowietrza się układ i czasami nawet nie ma jakichś większych objawów, oprócz tego, że przestaje grzać samochód. Jeżeli sprawdzasz i jest błąd pompki obiegu płynu chłodzącego i na dodatek sprawdzasz w wartościach pomiarowych, że jest takowa sytuacja, to zakładasz, że może być uszkodzona głowica i się zapowietrza po prostu układ. Jeśli chodzi o chłodzenie samochodu, nie ma żadnego problemu silnika, działa wszystko bez zarzutu. Także są takie czasami dziwne niuanse, dziwne przypadki, które jeżeli no nie robisz jednej marki, to często jest to trudno zdiagnozować, nie wiadomo o co chodzi, a jak już zaczynasz tą markę tetrać, to się okazuje, że te rzeczy się powtarzają w tych samochodach. Okej. Mamy tutaj te trzy przewody, tak jak mówiłem. Ja sobie pozwoliłem podłączyć już oscyloskop, który niedawno żeśmy zakupili. Tu już mam to wszystko uszykowane. Najpierw sprawdzę, czy dostaje ta pompka zasilanie, czyli powinien być plus i minus tutaj na tej wtyczce. Robię to wszystko jedną ręką, więc proszę mi wybaczyć, że może to być takie koślawe troszeczkę, koślawa obsługa tego wszystkiego, ale spróbuję. Okej, gdzieś tutaj powinien być, z tego co pamiętam, plus. Spróbuję go tutaj znaleźć, na którymś pinie. Pokaż, może tu mi się jednak uda wbić, co? Ani tu go nie widzę. Dobra, ani tu go nie widzę. Zaraz sprawdzimy najpierw, czy jest też masa, bo jest taka opcja, że ten samochód musi być po prostu fizycznie odpalony, wiecie? Do tego, żeby to zafunkcjonowało i zaraz najwyżej go odpalimy. Okej, masa jest, a tutaj plusa nie ma. Dobra, czyli mamy masę, plusa nie ma, idę odpalić wóz. Palmy za ten samochód, zresztą sterowania współczynnikiem wypełnienia też nie będzie, dopóki nie odpalę samochodu. Także tak czy siak muszę go odpalić i żeby była jasność, ustawić ogrzewanie na full, żeby na pewno wysterował tą pompkę samochód, ponieważ w innym przypadku on może po prostu jej nie sterować i możesz mieć błędny pomiar. Okej, sprawdzimy teraz, czy w takim razie jest plus, którego nie było wcześniej. No jak sprawdzam plus? Jedną stronę kontrolki daję do masy, a drugą stroną przytykam do, proszę bardzo, i jest plus. Czyli mamy plus i minus w danym momencie, tak? Tu się pojawił plus, tu jest masa, więc świeci kontrolka. Jeśli chcę sprawdzić, czy na wtyczce jest masa, to daję kontrolkę do plusa i dotykam przewodu. Czyli mamy plus i minus bezdyskusyjnie. Teraz pytanie, czy mamy sterowanie tej pompki? Już sobie to zaraz będę sprawdzać. Poczekajcie, czy ja to wszystko mam podpięte? Tak, wszystko mam podpięte. Natomiast to, co muszę zrobić, to muszę wpiąć tą pompkę, wtyczkę muszę wpiąć, żeby sterownik widział obciążenie, że takowe tam jest. Już wpinam tą wtyczkę, wtyczunię. Oczywiście to wszystko z kamerą w ręku nie jest takie proste, jakby się wydawało. Ok, wpinam i proszę bardzo, pompka odpowiada mi takim przebiegiem, czyli generalnie rzecz biorąc wszystko gra. Przewody do pompki są na pewno sprawne, więc nie ma dyskusji, pompka jest po prostu sama w sobie uszkodzona i tyle. Więc jakby tutaj diagnoza jest dość prosta, mamy plus, minus, mamy sygnał, ale żeby sygnał zmierzyć już bez oscyloskopu, niestety, ale będzie ci to bardzo trudno zrobić. Dobrze, ogrzewania jak nie było, tak nie ma, nic tutaj się nie zmienia, także sprawa jest prosta i wyjaśniona i jasna. Pompka obiegu płynu chłodzącego jest do wymiany. Koniec dyskusji. Można by oczywiście jeszcze sprawdzać to na podstawie temperatury węży, ponieważ takowe tutaj możemy sobie dotknąć bez żadnego problemu. No i rzeczywiście tak jest. Słuchajcie, wąż, który wychodzi z silnika, jest gorący. Wąż, który już tutaj idzie bezpośrednio na grzewicę, jest dużo mniej ciepły. Myślę sobie, że o połowę mniej więcej jest różnica temperatur, także nie ma dyskusji, ta pompka jest po prostu zaporą w danym momencie dla płynu chłodzącego. Koniec badania, to mamy już zbadane. Dobra, jedziemy dalej z tematem. Sprawdzę sobie tą sondę lambda zaraz, jak ona wygląda, jak wyglądają jej pomiary i zaraz tu wam wszystko pokażę. Zresztą już działamy z tym tematem. Tak, jeszcze żeby wam pokazać, że jest też troszkę inny sposób na zbadanie tego, czy tam jest przepływ wody, czy nie jest przepływ wody. Jest odpowiedni kolejny sprzęt w sumie diagnostyczny. Ja akurat w tym przypadku kupiłem sobie taką fajną zabawkę, jak kamerę termowizyjną. I ta kamera, normalnie jest teplenia, ale wiecie co, już jest taka godzina, że mogę. I ta kamera pozwala często, gęsto, naprawdę wiele rzeczy zobaczyć w samochodzie i warto w warsztat samochodowy coś takiego wyposażyć. To jest kamera, która jakiejś firmy Noyafa, coś takiego, Allegro 1000 chyba złotych, czy 950 złotych. I powiem wam szczerze, że już co nieco naprawiła u nas ta kamera. I zobaczcie, jak to działa. Ja sobie przełożę kamerę w drugie miejsce. Jest wszystko włączone. Pompka działa, bo ma zasilanie. Tutaj przebieg cały czas jest, a tutaj mamy, spójrzcie, to jest wąż, który idzie od samej pompki. Ten wąż tam na górze, kamera pokazuje tutaj na górze, temperatura, widzicie? 80 stopni Celsjusza, poczekajcie, o, mniej więcej 75, 78, 84 stopnie, tak? Idę teraz po wężu do góry, idę do góry. Już mam 60, 50 stopni
idę w stronę nagrzewnicy i tu zobaczcie, już wąż 38, 40 stopni Celsjusza i tu już jest wszystko zimne. Dalej już mam zakryty ten wąż, więc nie mogę zobaczyć, ale tu już mam wszystko zimne. I tu też jednoznacznie widać, że obiegu płynu chłodzącego nie ma, że przez pompkę coś się przedostaje, no bo ta temperatura jakaś tam jest. Tam mam ten drugi wąż, nie wiem czy będę w stanie wam pokazać, to jest wąż zasilający i ten wąż zasilający ma w danym momencie około 85 stopni Celsjusza. Także nie ma w ogóle bata, widać jednoznacznie, że pompka jest po prostu przeszkodą, taranem dla płynu chłodzącego. Gdyby była sytuacja, że pompka by pompowała prawidłowo, a nagrzewnica byłaby zapchana, ta temperatura by szła po tym wężu dużo dalej ciepła, a dopiero później by gdzieś się zatracała. Także tu jest sytuacja, że to ta pompka jest tym szlabanem, przez który płyn nie może przepłynąć i ta kamera termowizyjna też to pokazuje jednoznacznie. Wóz chwilę pochodził, zobaczmy jakie mają temperatury turbiny w tym momencie. Jeżeli tak chwilkę sobie chodziły, zobaczcie, 140, 180, 190 stopni Celsjusza mają tutaj turbinki, pomimo że tutaj są, a wydech, poczekajcie, sprawdzę sobie wydech jest gdzieś chyba tutaj. Ją jest czasami trudno wycelować w te niektóre miejsca, ale tutaj dużo więcej nie ma, 167 stopni, tutaj w te najcieplejsze miejsca, spójrzmy, 207 stopni. 207 stopni ma tutaj ta obudowa turbiny, bo tu są jeszcze te osłony termiczne, więc one też troszkę odebrały. Spójrzmy, jaką temperaturę mają kolektory wydechowe. Kolektory wydechowe, zobaczcie, nie najgorzej teoretycznie, bo mają około 160-170 stopni na biegunie. Ale jak widać, te temperaturki tutaj są. Teraz wyobraźcie sobie, co tutaj się dzieje w momencie, kiedy ten samochód jedzie pod obciążeniem. On tu chwilę tylko sobie chodzi na biegujowym, nic poza tym. Ja to mierzę dlatego, bo ten laptop to już tutaj pływa w tej temperaturze, ale generalnie rzecz biorąc, wyobraźcie sobie, co tutaj jest. Ten samochód zapieprza na przykład 200 na godzinę po autostradzie. Tu jest po prostu taki hejzel temperaturowy, że gaszenie tego auta bez schłodzenia oleju, bez wymuszenia troszkę obiegu oleju poprzez te turbiny, żeby to wszystko się tutaj troszeczkę wywietrzyło, jest naprawdę zabójstwem dla tego samochodu i nie róbcie tego, bo to jest jedna z rzeczy, która zabija ten silnik. Temperatury, które tu występują, bezdyskusyjnie zabijają ten motor, nie tylko ten motor, bo w BMW, w 4-litrowej jednostce biturbo również, w benzynach, już robiłem odcinek na łamach mojego kanału Autodyżur na ten temat, jest ta sama sytuacja i tam też temperatury zabijają nie tylko turbiny, ale też zabijają same silniki, ponieważ od temperatur umierają na przykład uszczelniacze na sworzeniach zaworowych i tam też temperatury po prostu i nieodpowiednie traktowanie tego silnika zabija go po prostu w bardzo szybkim tempie, dlatego uważajcie, jak macie te silniki, bo one naprawdę dużo potrafią, są fajne jednostki, je uwielbiam, ale niedbanie o nie i użytkowanie ich w taki chamski sposób je po prostu bardzo szybko zabija. Także taka anegdotka ode mnie na temat tego. Dobra, teraz tak, żeby była jasność. Sonda Lambda. Z sondą Lambda jest trochę problem. Jest taki problem, że... Znaczy problem. Problem, nie problem. Mi się wydaje, że tak czy siak ona będzie do wymiany, chociaż jedna rzecz mi nie do końca pasuje. Grzałka sondy Lambdy jest sprawna. Zmierzyłem ją tutaj. Grzałka znajduje się między białym a szarym przewodem. Dodatkowo pomierzyłem wszystkie przewody i napięcia i powiem wam, że wszystko się zgadza. Skąd wiem, czy tutaj wszystko się zgadza, czy się nie zgadza? No jest prosty sposób na to, bo jakby tutaj nie ma jakoś jednoznacznego wytłumaczenia, czy właśnie tak jak powiedziałem, norm, że tam możesz coś pobadać sobie miernikiem uniwersalnym i sprawdzić. Ale możesz, jak najbardziej, mając samochód, który ma akurat dwie sondy Lambda, porównać pomiary. I porównałem te pomiary i z lewej i z prawej strony są identyczne. Są dokładnie takie same. Także mamy te same zasilania, te same napięcia na kablach sygnałowych, a na grzałce tutaj, pomiędzy szarym a białym, mamy 3,2 Ohma bodajże, więc grzałka tej sondy jest sprawna, a jednak zgłasza błąd. I teraz, ja nie mogę dostać się do tej wtyczki tam absolutnie, nawet jak ten samochód tu stał jakiś czas, tam jest tak gorąco, że ja tam nie wcisnę w ogóle ręki. Od dołu nie jestem w stanie chwilowo, bo nie mam fizycznie gdzie tego zrobić, więc chyba sobie odpuszczę tą sondę Lambda. Byłbym za tym, żeby ją po prostu w ciemno podmienić, ale dlaczego był błąd grzałki? Nie wiem, coś wygenerowane, tak no nie klei mi się to. Dodatkowo jeszcze sprawdziłem, że zasilanie grzałki tutaj dochodzi. Ja wam zresztą pokażę, że mówię prawdę, żeby nie było, muszę znowu odpalić samochód, bo bez odpalenia, bez rozruchu nie ma fanu i nie ma zabawy. Niestety, odpalamy wóz. Okej, okay. I teraz tak, mam do masy podpiętą kontrolkę, idę do plusa, proszę bardzo, chwyci kontrolka i teraz, żeby była jasność, że normalnie jest tak, że ten plus powinien iść na sondę Lambda, on tam wchodzi, a na drugim przewodzie powinna iść masa, ale w momencie, kiedy, gdzie jest ta sonda tutaj, o,
Tak wygląda wtyczka, tak? Od tej sondy. I teraz na szarym przewodzie wchodzi plus. Wchodzi, idzie do sondy, idzie do sondy i dochodzi do grzałki, ok? Na białym przewodzie powinna wjechać masa i ta masa powinna iść do grzałki. Ale jeżeli nie ma masy sterującej, no bo w tym momencie na przykład tutaj nie ma, ponieważ auto jest rozgrzane, jest ciepłe, ten plus, który wchodzi do grzałki, przechodzi przez grzałkę i wraca z powrotem do sterownika silnika. W ten sposób sterownik silnika wie, grzałka jest, ma przejście. Jeżeli oczywiście wszystko jest sprawne na przewodach, bo to jest bardzo ważne. Więc jeżeli mówię prawdę, to jeżeli wchodzi szarym plus i przechodzi przez sondę lambda i wraca z powrotem, to na drugim przewodzie białym też powinien być plus. Czyli plus powinniśmy mieć i na białym, tak jak mamy tutaj. Tak, jest plus i na szarym również. I jest plus. W momencie, jakby pojawiła się masa sterująca, to jeden z tych plusów by znikł i by pojawiła się na nim masa sterująca. Masa sterująca impulsami. Bardzo podobny przebieg do tego, co tutaj jest, to steruje tym silniczkiem, to bardzo podobny przebieg jest do masy sterującej na sondę lambda. Tam nie jest masa stała, chociaż jeżeli podłączysz kontrolkę czy miernik, to będzie ona świeciła światłem ciągłym, a miernik będzie pokazywał stałą masę, to tak naprawdę jest to impulsowe, ponieważ w miarę wraz z rozgrzewaniem się tej sondy lambda, on zmniejsza tą częstotliwość i zmniejsza współczynnik wypełnienia. Mniejsza częstotliwość właśnie, nie współczynnik wypełnienia i coraz rzadziej ją steruje, żeby już tak mocno nie musiała grzać, no bo wiadomo, że spaliny ją też ogrzeją. Także tutaj mam taki mały na razie kłopot i zagwozdkę i nie wiem, czy tego nie zostawimy na inny odcinek, no bo dzisiaj już jest taka godzina, jaka jest, a ja się zabiorę za drzwi, którymi mogę się zająć na pewno, bo... No i bateria mi padła. W sumie już to kolejna, tak z tego co wiem, tego co pamiętam. I generalnie mam wrażenie, że instalacja tutaj może być gdzieś uszkodzona. Jest taka opcja, bo nie mówię, że nie, może na tej wtyczce, którą ktoś tam wpinał, coś, jakiś pin jest zawinięty, coś. Będę to zaraz sprawdzał. Przyszło mi jeszcze jedna rzecz do głowy. Chcę podłączyć komputer diagnostyczny zaraz i sprawdzić jedną rzecz. A zaraz zabieram się za rozbieranie drzwi. Być może jeszcze coś wywnioskuję z tą sondą, bo takie mam tam jeszcze jakieś pomysły. Wiesz, moja ambicja mi po prostu nie pozwala, żeby tak to fizycznie tutaj zostawić, więc późno jest. Może mi już zacząć troszeczkę odwalać, także proszę was o wybaczenie. No i ponieważ nie wytrzymałem i musiałem dogryźć jednak tego, co się dzieje z tą sondą lambda, to stwierdziłem, że jednak przegryzę ten temat bardziej i powiem wam, jaki mam wniosek. Nieciekawy jak na właściciela samochodu niestety. Mam nadal ten sam błąd. Cały czas jest ta sama sonda. Pierwsza sonda, obwód grzejny, pierwsza z prawej strony. Zobaczcie, że kasuje błąd, on się pojawia natychmiast z powrotem na odpalonym samochodzie. A już wam mówię, co przed chwilką zrobiłem, żeby zdiagnozować, co jest przyczyną. Zdemontowałem ten komputer silnika, zdemontowałem ten cały tam wzmocnienie, które tutaj było. Wyciągnąłem sobie komputer na wierzch. To są dwa przewody, które są bezpośrednio idą do sond lambda. Przemierzyłem ten przewód, bo nasz przewód, który idzie do naszej sondy, to jest przewód niebieski. Przemierzyłem go pod kątem zwarć do masy, do plusa i oczywiście pod kątem przejścia do samej sondy. I tutaj nic nie znalazłem. Wszystko jest w porządku. Więc w celach diagnostycznych rozebrałem tą wtyczkę i zamieniłem mu przewody lewa z prawą sondą, obwody grzejne, żeby mi w razie co, jeżeli coś by było nie tak na instalacji elektrycznej, to zgłosiłby drugą sondę, bo przełożyłem mu na drugi kanał. Niestety sytuacja się nie zmieniła. I powiem jednoznacznie, moim zdaniem od samego komputera silnika do samych sond jest wszystko w porządku, a problem leży w samym sterowniku silnika, który widzi jakieś zwarcie, którego fizycznie nie ma. Podejrzewam, że driver, który wysterowuje bezpośrednio lub tranzystor, trudno powiedzieć co tutaj jest, trzeba go otworzyć, zobaczymy później. Dzisiaj już nie będę go otwierać, ale ogólnie otworzę go i zobaczę, co steruje bezpośrednio tą sondą lambda. Być może będę miał taki sterownik podobny chociaż i będę mógł wymienić element, a nie wymieniać cały sterownik. Jest taka opcja, że tak będzie. Myślę sobie, że niestety, ale uległ uszkodzeniu z powodu, trudno powiedzieć. Nie wiem jak to wcześniej się tu odbywało, ale mówiłem o tych kabelkach, które tutaj być może się poprzypalały, coś tu się mogło postykać, nie musiało. Nie znamy historii wcześniej tego samochodu, dlaczego ta sonda była wymieniana i jak to tutaj wyglądało. Także przyczyn może być bardzo wiele. Najczęstszą przyczyną oczywiście jest jakieś zwarcie na instalacji elektrycznej albo coś. Jednak moja diagnoza w danym momencie jest pewna i stawiam jednoznaczną. Uszkodzony jest sterownik silnika. Bardzo mi przykro, ponieważ ten sterownik nie będzie tani, jeśli będzie trzeba go zakupić. A po zakupie takiego sterownika trzeba będzie go dokodowywać do auta online, więc sterownik będzie musiał być legalny, więc będzie
będzie na pewno droższy, no chyba, że będziemy to robić na stole. Zobaczymy, to jest sterownik MED17, więc to nie jest żadna nowość dla nas, to jest sterownik, który jest nam dobrze znany, więc możemy zrobić klona na stole, to nie jest problem, ale tak czy siak jakieś koszty to będzie musiało pochłonąć. W każdym razie od momentu sterownika do samych sond Lambda jest wszystko dobrze. Zakończam dzisiaj diagnostykę tego samochodu pod kątem sondy Lambda. Mam postawioną diagnozę i ta diagnoza jest niestety pewna na 100%, ponieważ już zamieniając strony sondy lewa i prawa, no nic, potwierdziło mi to po prostu jednoznacznie, że sterownik jest uszkodzony. Idę rozbierać drzwi tylnie. A! Jeszcze jedną rzecz zrobię. Wrócę się z powrotem tymi przewodami tak jak było, bo oczywiście zapomnę o tym. Mam taki piękny zestaw do wyciągania wtyczek. Bardzo, bardzo fajny. Warto się w coś takiego wyposażyć. Czasem jest trudno nie pogiąć tych tutaj blaszek, którymi tych pinów, którymi wyciskamy te nasze pinki tutaj, ale i przy odpowiednim użytkowaniu da się to użytkować. Ten zestaw już mam jakiś dłuższy czas i bardzo się przydaje, ponieważ wyciąganie pinów z niektórych wtyczek jest naprawdę bardzo trudne i jak nie masz takiego zestawu, to jest to bardzo ciężko. No nic, zmieniam to z powrotem tak jak było, żeby później nie zapomnieć i żeby samochód sobie nie krzoczył grzaniem sond Lambda, bo to by był na pewno problem, a wtedy ktoś miałby dopiero zagwozdkę, żeby do tego dojść. Także zmieniam to z powrotem i idę rozbierać drzwi tylnie. Zabiorę się teraz za przyjemniejsze rzeczy, czyli tą rzecz, którą sobie zostawiłem na sam koniec, zdemontuję tą tapicerkę drzwi i zobaczymy, czy uda się chociaż naprawić do końca roletę i szybę, bo na razie to stawiam diagnozy, co jest uszkodzone, z naprawą jest tak średnio. Może jedną rzecz chociaż dzisiaj mi się uda naprawić, że wyjdę stąd i to będzie naprawione. Cóż, jutro muszę zdobyć części do tych rzeczy, które diagnozowałem wcześniej i tak naprawdę te elementy, które są tam pod maską pouszkadzane, pozałatwia się pompkę, trzeba będzie po prostu kupić nową obiegu płynu chodzącego. Jeśli chodzi o sterownik silnika, to będę decydował jutro, czy wymiana tego sterownika, czy będzie naprawa tego sterownika. Dobra, spróbujmy zdemontować tapicerkę drzwi, żeby jej zbytnio nie połamać i już będzie mega, mega dobrze. Mniej więcej A8 pamiętam, jak to się robiło. O, na przykład tak. Byle nic nie pękało, to najważniejsze. Że bez takich narzędzi nie powinniście podchodzić do tapicerek drzwi, w szczególności jeśli nie chcecie pouszkadzać niczego, bo fakt jest taki, że rzeczywiście płaskim śrubokrętem jest bardzo łatwo pouszkadzać. A po co? Skoro to taki ładny jest, w szczególności tutaj A8, szkoda by było, co? Poszło znacznie szybciej, niż byśmy się tego spodziewali. Dobra, teraz co my tu mamy w tych drzwiach? Co za ciekawe rzeczy? Oprócz głośnika oczywiście, co jest oczywistą rzeczą, mamy silniczek od szyb, który zaraz będziemy patrzeć, czy działa, czy nie. Mamy sterownik, który steruje i szybą, i roletą. Roleta jest podpięta tu w tym miejscu. Ja dopiąłem w tyczunie, zaraz sobie odwrócimy tu tapicerkę. I silniczek od rolety. Silniczek od rolety znajduje się gdzieś tutaj, zaraz go znajdziemy. O, to jest nasz silniczek od rolety. Tu jest do niego instalacja bodajże, tak mi się wydaje. Czekajcie, bo nie mam 100% pewności, ale tak, to jest to, nie? Dobrze myślę? Nie, ja sobie źle myślę, panie i panowie. Bardzo źle sobie myślę, poczekajcie. Nie, zaraz sobie dojdziemy, gdzie jest silniczek od rolety, bo ja widzę tutaj, że roleta jako tako jest, ale myślę sobie, że ona jest zasilana od drugiej strony i silniczek jest tam gdzieś w środku, pod spodem. Bodajże tutaj, w tym miejscu, tak? Pokaż. Tak podejrzewam, a kabelki do niej idą po prostu tam od spodu. Zaraz sobie tutaj rozwiążę sprawę, jak to jest. Tutaj w tym miejscu mamy antenę od Keyless Go, to jest silniczek od dociągania, czyli od tego pięknego systemu, który ja tak lubię i pięknie, soczyście dociąga drzwi. Tu jest linka od tego, w momencie jak zamykamy drzwi na jedynkę, o, to proszę, jak pięknie domknął. Otwieram z powrotem, zamkniemy jeszcze raz, uwaga na pierwszy stopień. Piękna sprawa, tak jest. Fajnie to działa. Dobra, teraz tak, ja bym musiał mieć sterowanie szybami, ale nie mam tutaj teraz możliwości, bo przyciski mam odpięte, bo mam w tapicerce, więc muszę sobie tutaj jakoś poradzić. Ja sobie tutaj zobaczę najpierw tak wstępnie, czy znajdę coś takiego, co rzuci mi się w oczy. Co się uszkadza w takich drzwiach i w takich systemach? Powiem wam tak, że zdarza się, że umierają niestety same sterowniki. Sterowniki mają w środku małe chińskie przekaźniczki, które sterują bezpośrednio szybą, która to już bierze dużo prądu. Tu są dość
dość grube kable, takie 1,5 kwadrat bite i te szyby biorą dość duży prąd amperażowo. Są sterowane tutaj z tej wtyczki bezpośrednio i zdarza się, że niestety te przekaźniczki wymiękają i szyba nie działa. I to już się zdarzało mi niejednokrotnie, także biorę to pod uwagę, że i teraz taka sytuacja może mieć miejsce. Tutaj na pinach wszędzie będzie wszystko wyglądało dobrze, widzę, że żadnej wody, korozji, niczego absolutnie nie ma. Tak, tu wszystko wygląda przepięknie, więc biorę pod uwagę, że taka sytuacja może być. Biorę też pod uwagę, że może być sytuacja, że sam silniczek umarł. I to, co teraz zrobię, ponieważ wypiąłem i wpiąłem wtyczki, a takimi rzeczami, jak wiecie, czasami naprawia się niektóre systemy w samochodzie, że coś wypniesz, wepniesz i to zaczyna po prostu działać. Ale nie w tym przypadku. Dobrze. Nie w tym przypadku. Zrobimy zatem następny poziom naprawy, czyli bierzemy takie coś na przykład jak to i robimy. Okej. I sprawdzamy ponownie, czy działa. Nie działa. Dobra. Nie słyszę też tykania żadnych przekaźników tutaj, tak szczerze mówiąc. Chociaż to może cicho mi tykać i mogę tego nie słyszeć, ale podłączę sobie tutaj tą tapicerkę z powrotem, żeby nie musieć tam biegać. To jest wtyczka od sterowania właśnie tymi wszystkimi pierdołami. No nie słyszę żadnego tykania ponownie, więc słuchajcie, zrobimy taki motyw, że odłączę mu wtyczkę zasilającą. Oła, nie mogę tego odłączyć, wiecie co? Inaczej, podejdziemy do sprawy jeszcze inaczej. Ja tylko coś sprawdzę, bo mnie teraz to zaciekawiło. O, wezmę sobie taki tutaj przyrząd, który już używałem dziś niejednokrotnie, który pomaga naprawdę w diagnostyce bardzo mocno, czyli kontrolkę. Zapłon mam włączony, więc sprawdzimy, czy moduł, który tutaj jest, ma zasilanie. Zasilanie tego modułu jest na tych dwóch przewodach. To są przewody zasilające. Jeżeli nie jesteś pewien, które przewody są zasilające w takich modułach i w takich miejscach jak to, to generalnie szukaj tych najgrubszych przewodów. Te najgrubsze przewody będą najprawdopodobniej zasilaniem, w szczególności jeżeli coś tu jest sterowane prądowo, a tu prądowo jest sterowany no choćby ten silniczek od szyb, ale też zamki są sterowane prądowo. Więc wiadomo jest, że zasilające przewody będą prawdopodobnie najgrubsze. Tu akurat jest sytuacja, że przewody zasilające i przewody od szyb są dokładnie tej samej grubości, ale od szyb to możesz szybko rozpoznać, bo widać, że te same kolory masz tutaj przy samych szybach i przy samym module. Także to też wiadomo, co jest pięć od razu. Zasilanie modułu jest, ok. Czyli to już odpada, wiemy, że zasilanie modułu ma. Co myślicie? Będzie padnięty moduł czy coś innego? Zrobimy taki motyw, że odłączę teraz mu zasilanie. O! Poczekam sobie chwilkę. No, słyszę, jak kompresor zawieszenia tam tyka sobie. Tyk, 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 tyk. Podłączę to z powrotem. Podłączymy mu przyciski z powrotem. O. Druga szyba z tej strony działa. Ok. Teraz zrobimy tak. Sprawdzę więc, czy w momencie, jak przyciskam te przyciski całe, to czy silniczek od szyb dostaje zasilanie. Moment. Sytuacja ma się tak, że zobaczcie, klikam i mam mignięcie kontrolki. Klikam do góry, mam mignięcie. Jak klikam na dół, nie ma zupełnie nic, zero. Teraz mam podejrzenie małe, że ten silniczek jednak jest martwy i moduł wykrywa, że silnik jest martwy, dlatego w dół go nie steruje w ogóle, a w górę tylko próbuje, jakby testuje, co z silnikiem jest, a on nie rusza w ogóle, więc od razu gaśnie z powrotem zasilanie, bo te moduły są na tyle inteligentne, że jeżeli masz jakąś przerwę w obwodzie albo zwarcie, to on tylko wysteruje na sekundę i czy tam na ułamek nawet sekundy i przestaje sterować. Ok, żeby to sprawdzić, czy tak jest na pewno, to po prostu wysteruje teraz silnik elektryczny na krótko, ponieważ jest dwuprzewodowy, najprostszy silnik świata, to po prostu wysteruje go i już. Czasem się zdarza, że tutaj na tej wtyczce jest więcej przewodów. Są jeszcze cienkie, na przykład trzy przewody. Oznacza to wtedy, że silnik posiada w sobie czujnik pozycji, a bardziej czujnik obrotów i sterownik, który tutaj jest, mierzy sobie, ile obrotów zrobił silnik, żeby iść do góry i gdzie stanął, w którym miejscu. Na podstawie liczby obrotów wie, w którym miejscu znajduje się szyba. I w ten sposób dopasowuje się jakby do tego okna. Natomiast tutaj jest sytuacja inna. Tutaj sterownik dopasowuje się w taki sposób, że jedzie do góry i jeżeli stanie szyba na górze, bo się oprze, to wzrasta bardzo mocno prąd, który pobiera ten silnik elektryczny. Na tej podstawie wzrostu tego prądu on definiuje, że
jest już szyba w górnym krańcowym położeniu. Ten sam prąd wzrośnie, jeśli wsadzisz rękę zbyt wcześnie, to on też wyczuje, że jest zbyt duży prąd nagle i szyba pójdzie w dół automatycznie, żeby nie uszkodzić twojej ręki. Więc tutaj w danym przypadku, jeżeli jest tak jak mówię, a tak jest, bo widzę to, bo nie ma silnik więcej przewodów, więc nie ma żadnych czujników w tym silniku, to jest opcja, że po prostu powypalały się jednak te styki przekaźnika, ponieważ jest on mocno obciążony tutaj. Jest obciążony mocniej niż w silnikach, które mają pozycję, regulowano ten pomiar pozycji, no bo tam silnik jakby jest, sterownik liczy obroty i nie musi dociskać tej szyby mocno, żeby stwierdzić, że tam już jest położenie krańcowe, tylko on już to wie na podstawie liczby obrotowej. A tutaj musi docisnąć i musi wzrosnąć mu ten prąd. Ten wzrost prądu za każdym razem, kiedy dociska tą szybę do góry, może powodować szybsze zużycie się przekaźnika sterującego. Dobra, idę po kabelki i próbujemy to wysterować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I uwaga, co z tego będzie? Pójdzie czy nie pójdzie? Dobra. Jest, czyli szyba jest sprawna. Dobra, szyba jest sprawna, ok. To jest prawda, ok. Jak to sprawdzić najprościej? No najprostszym metodą jest wyciągnąć moduł teraz z drugich drzwi i po prostu podłożyć go tutaj i zobaczyć, czy działa. Tak zrobię na szybko, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście mam rację. Widzieliście, że zdjęcie tapicerki to była chwila, więc biegnę po drugi moduł i zaraz będziemy mieli odpowiedź na moje pytanie. Sytuacja ma się tak, że mam drugi moduł zabrany z tamtych drzwi, podłożony. Hop, widzę jakoś tą kamerę. Uwaga. No i szyba, powiedzmy sobie, że jest teoretycznie naprawiona. W praktyce oczywiście jest tylko moduł zabrany. A działa roleta? Roleta jakoś mi nie chce ruszyć, nie będę się tym na razie przejmował, no trudno. Dobra, roleta nie chce ruszyć, natomiast jak widzimy, szyba ruszyła, to już jest dużo, także ciężko mi się to wszystko tutaj, wiecie, trzyma i kamerę jeszcze w ręku, więc jednoznacznie mogę stwierdzić, że moduł jest trafiony. Mogę też powiedzieć, że moduły mają te same numery, czyli są zmiany tylko w kodowaniach, w takim razie, że są z lewych i prawych drzwi, bo to na pewno jest dla nich ważne, ze względu na to umiejscowienie, w którym się znajdują i że przyciski są tutaj w drzwiach nie tylko do dyspozycji z tej strony do działania szyba, ale też, że mogę sterować drugą szybą. Także to ma na pewno znaczenie, by trzeba teraz usiąść i pokodować ten moduł, że się znajduje w tych drzwiach i być może ta roleta by ruszyła. Ale jednoznacznie mogę stwierdzić jak na razie, że moduł czy podmiana modułu z drzwi prawych do lewych pomogła bezdyskusyjnie i szyba zaczęła działać. Jest jakiś sukces? Jakiś sukces jest. Nadal to nie jest naprawione, tylko zdiagnozowane. A widzicie, skłamałbym was, gdybym powiedział, że moduł był uszkodzony. Nie, moduł nie jest uszkodzony. Proszę bardzo, jest w fabrycznym module. Działa i roleta, i działa też. Ona jest tam nieprzykręcona, dlatego tak dziwnie się schowała. I działa też szyba bez zarzutu w jedną i w drugą stronę. I za każdym razem już teraz wszystko trybi. Nie ma żadnego problemu. Roleta idzie też do góry. Proszę bardzo. Co było uszkodzone? Co jest w sumie uszkodzone, a nie było? Moduł nie. Moduł troszeczkę mnie zmylił w tym wszystkim, ale znowu nie dało mi to do myślenia, tak jak z tymi sondami lambda. Mówię, kurde, nie dało mi to spokoju, tak? Musiałem wymyśleć, czy na pewno to jest ten moduł. Nie, to nie jest ten moduł. Słuchajcie, tutaj z tyłu jest ten silniczek od... On jest tam, tu. O, to jest ten, o, to. To jest silniczek, który znajduje się tutaj w tym miejscu. Od tej rolety. I ten silniczek jest już, zobaczcie, silniczkiem, który posiada czujniki pozycji. Czyli taki silniczek, jak mówiłem, proszę bardzo. Czteroprzewodowa wtyczka. I ta wtyczka posiada, znaczy ten silnik posiada już czujnik położenia tej rolety, czyli liczby obrotów najprawdopodobniej. I teraz sterownik, kiedy zadawałem mu zadanie, żeby podniósł roletę, ale roleta się nie podnosiła, bo był uszkodzony silniczek, blokował się po prostu fizycznie i odpięcie i podpięcie zasilania nagle pomagało mu i zaczął funkcjonować, dopóki znowu nie dałem mu zadania podniesienia rolety. Szyba chodziła bez końca. Dopiero jak podniesienie rolety mu zadałem i powiedzmy, że on zadanie wykonywać zaczął i wykonuje to zadanie i blokuje się w tej pozycji ze względu na to, że później nie wie, czy ta roleta zeszła, czy nie zeszła, więc blokuje szybę. Pewnie ze względów bezpieczeństwa, bo nie może być szyba opuszczona, kiedy roleta jest podniesiona. Więc jeżeli nie wiedział, w jakiej pozycji jest roleta, bo nie widział, żeby ona się podnosiła, opuszczała, czy cokolwiek, to blokował się i nie pozwalał już działać szybie. Tak myślę sobie, że to wszystko tutaj funkcjonuje. Silniczek od rolety dostał nie lampką, tak jak próbowałem go zreanimować wcześniej, ale młotkiem.
kilka dobrych, zdrowych puknięć tutaj od tyłu w drzwiach i po prostu zaczął działać. Więc ten silniczek, prawdopodobnie zawiesiły się w nim szczotki i pewnie jest do wymiany. Można by go pewnie rozbierać, nawet nie wiem jakiejś konstrukcji, ale zakładam, że po prostu będzie trzeba go wymienić. Ale na teraźniejszy czas mógłbym powiedzieć, że naprawiłem, jest coś co naprawiłem, działa i roleta i szyba. Proszę bardzo, jest sukces jakiś? Jest sukces jakiś. Dobra, słuchajcie, ja składam te drzwi z powrotem na tyle, żeby po prostu można było tym samochodem stąd wyjechać. Wezmę, wytypuję później sobie ten silniczek i zaraz sobie podsumujemy ten dzisiejszy odcinek i dzisiejszy mój wieczór spędzony tutaj. Pomyślę sobie, że nie ma co już przeciągać tego odcinka, bo i tak pewnie jest bardzo długi. No dobra, krótkie, aczkolwiek jednak podsumowanie jakieś musi być, co ja dzisiaj wykonałem i co w sumie żeśmy dzisiaj zobaczyli. Generalnie rzecz biorąc, ścieżkę diagnozy, nie wiem czy to jest trafna ścieżka, czy pozytywna, czy poprawna, ścieżka diagnozy, trudno mi powiedzieć, bo wiadomo, ktoś mógłby inaczej postąpić, może by szybciej doszedł do niektórych rzeczy, które tutaj są pouszkadzane. Jednak uważam, że nie do końca ważna jest ścieżka diagnozy, najważniejszy jest rezultat tej ścieżki i tutaj mamy rezultaty w postaci diagnozy, no i to teoretycznie takiej pobieżnej naprawy, ale tak naprawdę postawiłem diagnozę. Diagnozę postawiłem, że jest uszkodzony sterownik silnika. Dowiemy się, czy rzeczywiście tak jest, bo ja ten sterownik oczywiście ogarnę i będę naprawiał, ten samochód musi działać, więc na bieżąco będziecie informowani, jak jest na social mediach, na pewno dowiecie się też tutaj na kanale. Ten sterownik będzie albo wymieniany, albo naprawiany, jeszcze nie wiem, zajrzę sobie do niego, to dopiero wtedy zdecyduję. Uszkodzona jest pompka obiegu płynu chłodzącego i ta wjedzie nowa, jutro zamawiam z serwisu, mam nadzieję, że będą mieli na miejscu i od razu po prostu wymienię tą pompkę tego obiegu płynu chłodzącego. I do wymiany jest silniczek od rolety tylniej. I ten silniczek prawdopodobnie będę zamawiał używany. Ja będę oczywiście rozmawiał z klientem, bo to od niego będzie zależało. Wiadomo, że najlepiej jakby wjechał nowy, bo to nie podlega dyskusji, że używany będzie miał tyle samo lat, co ten samochód, który tutaj stoi. Więc różnie to może z nim być. Ale rozumiecie się, można trafić lepszą sztukę działającą i często się zdarza, że to po prostu funkcjonuje. No i tyle. Czy jest 1-0 dla EKG? Nie mam pojęcia, raczej nie. W tym przypadku akurat chyba nie. Myślę sobie, że 1-0 będzie dopiero jak to wszystko będzie zrobione. Zostały się jeszcze tutaj oczywiście piszczące hamulce, o których pamiętam i te hamulce też będę robił, ale no oczywiście nie teraz, no bo jest 1:30 czy 1:40 w nocy, także dajmy sobie spokój już dzisiaj. Ja po prostu wsiadam w samochód, jadę do domu położyć się do łóżka i chociaż 3-4 godzinki pospać i jutro wracam z powrotem do pracy, a Wam życzę spokojnego i miłego wieczoru. Mam nadzieję, że dobrze się to oglądało. Jeżeli tak, kliknij subika, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, daj łapkę w górę, skomentuj, czy to Ci się podobało, czy nie. Co jakiś czas będę rzeczywiście zabierał się za jakieś samochody, które stoją na placu, być może już bardzo długo i czas najwyższy, żeby za nie się zabrać. Następnym na celowniku mam tą czerwoną korwetę, co tam stoi, nie wiem czy widzieliście i na pewno jak ją będę robił, to na pewno będę kręcił to wszystko i zobaczycie na jej temat odcinek. Tam jest problem, że auto wpada w ciężki tryb awaryjny, czasami nawet nie idzie nią ruszyć z miejsca, nie idzie jej wtedy zgasić też, a jak już Ci się uda ją zgasić, klikając tam na przycisk zgaś, to absolutnie samochód już jest nie do odpalenia, po czym potrafi ni stąd, ni zowąd odpalić i wszystko działa jak należy, gasną wszystkie kontrolki, wszystko jest dobrze i wóz chodzi jak nowy. Wstępnie już ją diagnozowałem i wiem, co mniej więcej w niej leży i wiem, czego mniej więcej szukać. Znowu potrzebny jest po prostu czas i spokój, tak jak dzisiaj na ten samochód. Gdybym nie miał tego czasu i spokoju, to dzisiaj nic by nie było zdiagnozowane. Jak zauważyliście też problem z sondą Lambda, który mógł być zupełnie błahy tak naprawdę i wydawało mi się, że tak będzie, że ja podejdę, tutaj zrobię 2-3 pomiary i generalnie po sprawie sonda do wymiany i tyle. Okazało się, że taki błahy nie jest, bo do wymiany jest sterownik silnika, więc powiedziałbym, że bardziej to jest poważne, niż bym się absolutnie spodziewał. Nie przeszło mi to nawet przez myśl, kiedy zaczynałem robić ten samochód. Także chyba tyle. Mam nadzieję, że jednak coś wyciągnęliście z tego. No i co? I że z uśmiechem na twarzy się żegnamy w dniu dzisiejszym. Witamy się w odcinku następnym. Trzymajcie się ciepło i co? Gorące kakao. Do łóżka spać, bo u Was już wieczór, kiedy to oglądacie. Jest na pewno po 18, prawda? No, więc tak to czas najwyższy. Słodkich snów Wam życzę i pamiętajcie, bądźcie życzliwi dla innych ludzi, bo życzliwość powoduje, że sam jesteś szczęśliwy. Także uśmiechajcie się i cieszcie się życiem. Trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!